Witam, witam, jestem Mike, a to jest już 41 odcinek serii Singlecraft na moim kanale, na którym zajmiemy się nieco mniejszym projektem na spawnie, bo będzie to projekt farmy miodu. Farmy butelek z miodem, jak i plastrów miodu. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę. Jak będzie 17, będzie mi niesamowicie miło, jednak jutro nie pojawi się odcinek, dlatego że na spawnie zrobiłem wam, w ostatnim odcinku zrobiłem wam ankietę. Ankietę, która dotyczyła tego, że na spawnie wybudujemy sobie któreś z dwóch rzeczy, które wybierzecie. Albo obozowisko, albo wioskę. Jednak powiedziałam tam, że nie obiecuję, że co wygra w ankiecie, że to zostanie tam przeze mnie wybudowane, bo ja stwierdziłem, że wybuduję tam wioskę, chociaż wygrało w tej ankiecie obozowisko. Myślę, że się nie obrazicie i będzie to, myślę, też ciekawie i ładnie, myślę, też wyglądać. Także planuję, jeszcze powiem wam tyle, że planuję obtoczyć spawn jakby taką taką rzeką, tak? Obwódką z takiej rzeki jakby, żeby on był jakby odizolowany od reszty, że tak powiem, tych wysp, które tam się znajdują. Także więcej rzeczy wam powiem na odcinku, oglądajcie, zostawcie łapkę w górę, no i przede wszystkim też napiszcie jakiś miły komentarz. Także bez zbędnego gadania zapraszam was wszystkich do oglądania. Jak już wspomniałem przed chwilą na wstępie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się farmą miodu. Farmą, która naprawdę mi się tu przyda na tym świecie. Do jej wybudowania potrzebuję sobie trochę konkretu, sobie przygotowałem. Oczywiście go się robi ze żwiru i piasku, tak położonych tutaj o czterech żwirów i czterech piasków i na środku dajemy barwnik. No, ale do wybudowania tej farmy będę potrzebował również kwiatków, redstone'a i tak dalej, i tak dalej. Ceule oczywiście dobywałem sobie na poprzednich odcinkach. Kto nie oglądał, zachęcam do obejrzenia, nadrobienia sobie tam paru wstecz odcinków. Znaczy te ule zdobywałem trochę wcześniej, ale możecie sobie oglądać kilka odcinków wstecz i no, myślę, że natraficie na te momenty, bo ja ich wam nie podam. Naprawdę na różnych odcinkach to zdobywałem. Tutaj mam trochę żwiru, którego sobie pozyskałem głównie z gór. Miałem trochę żwiru tu w skrzynce, ale sobie głównie z góry tamtych, które mam w tamtym miejscu, tam ładnie. To jest bodajże na południe? Na południe, bo tam jest, w tamtą stronę jest południe. Jeśli się nie mylę. No i właśnie stamtąd zyskałem sobie trochę żywiru. Wiem, że ta wioska, w której aktualnie się znajduję, moja wioska, baza tymczasowa, jak ktoś nie wie, jest naprawdę lagująca, ale to dlatego, że jest tu dużo wieśniaków, no i też trochę krówek, no i przede wszystkim ramki, jeszcze tu się przepala w piecu. No bo byłem sobie na pustyni. Na pustyni nakopałem sobie trochę tutaj szkiełka, tu sobie go rozłożyłem. Cały jeden szalter, bo to dosłownie wypełniony pułem. Mam też statystyki, ile czasu mam tu przegranego. Za chwilę zabieramy się tutaj do budowy tej farmy, bo nie chcę, żeby dzisiejszy odcinek trwał długo, bo chcę go zmontować. I podczas gdy na ten odcinek, który dla was teraz nagrywam, się będzie montował, ja sobie nagram dla was odcinek z innej serii. Ale o tym, myślę, dowiecie się już w poniedziałek. Jak widzicie, mam tu przegranych prawie 7 dni. Nie wiem, czy Minecraft, w sensie dzień, który mam przegrany, zalicza się jako 24 godziny, czy jako 12 godzin. Nie wiem, zawsze mnie to ciekawo, czy to jest 12 godzin, czy 24 godziny przegrane, no. Mam nadzieję, że kiedyś się tego dowiem i będę już po prostu wiedział tak plus minus, ile tu sobie gram. Ale póki co. I tutaj wam nie mówiłem na ostatnich odcinkach, bo to bodajże było 3 albo 4 odcinki wstecz. Skopałem sobie tu wszystkie te rudy, czyli lapis, redstone, no i jeszcze kwarcyku. O, tu mam kwarcyk w ogóle. Wiedziałam. No i tutaj w tym shulker boxie czai się coś nieprawdopodobnego. Tak. Nie uwierzycie mi pewnie, ale możecie sobie wejść na te kordy, które za chwilę wam pokażę na screenie. Moment. I też wam pokażę właśnie, gdzie to się znajdowało. To jest po prostu niewiarygodne i ja to myślę dzisiaj, jak skończę nagrywać odcinki, jak się będą... już montować, w sensie jak się ten odcinek, który dla was teraz nagrywam, będzie montował i następny też już będzie, że tak powiem, nagrany, no to wyślę pewnie to do Tidzimiego, do serii Rzadkie Rzeczy z Minecraft. Zdarzyło się wam kiedyś tak, że grając w Minecrafta znaleźliście sobie w piramidce dwa najrzadsze itemki w grze, czyli koksy? No, myślę, że nie, dlatego teraz zobaczycie obydwa screen na ekranie. Tam macie podane kordy. Macie podane wersje i na tej wersji najlepiej po prostu szukać tych rzeczy, bo macie jakby taką 100% pewność, że one będą. Ja wam, myślę, pokażę tą piramidkę, o ile nie zapomnę w dzisiejszym odcinku. No bo uwierzcie mi, że po prostu sam byłem w szoku. Dobra.
my tu jeszcze z takiej ważniejszej rzeczy mam wam do pokazania? Chyba nic, no jeszcze ewentualnie, że trochę sobie tą łopatką pokopałą, też wam to myślę pokażę. I to chyba by było na tyle z takich ważniejszych informacji. Wiem, że trochę laguje, ale to jest baza tymczasowa i... i no, nie średnio z tymi tutaj sami, że tak powiem, w tej bazie jest, dlatego sobie może jeszcze trochę zmniejszę render distance, powinno może być jeszcze trochę lepiej. Ja już sobie udaję tutaj na spawn, jeszcze sobie może fajerwerków trochę wezmę. A jak z moją elytrą, bo wiem, że jest trochę nawet w przeciągu 20 użyć. Lecę na spawn, myślę, na spokojnie, dobra. Umieszczę sobie tutaj tego shulker boxa. Okej, i wyciągnę sobie z niej te fajerwerki. Z niego te fajerwerki, tego shulker boxa. Okej. I chyba z takich ważniejszych rzeczy to tyle, co wam mam do pokazania. Naprawdę byłem mega szokowany tymi koksami. No i myślę, że też będziecie sobie na pewno. Mamy jeden koks się przyda do achievement, który mi w ogóle nie zależy, czy tam do challenge'u, osiągnięcia. No i pozostała dwa koksy pewnie zostaną tak. Jeden baneru pójdzie. I z wami chcę zrobić jeszcze na odcinku takie dwie kluczowe rzeczy już. W sumie to będzie szybko. Mianowicie zrobić pyk, pyk. I jak widzicie, zablokowałem sobie teraz poziom hard, którego nie mogę zmienić. Myślę, że na każdym sezonie będę sobie coś takiego robić, oczywiście po dorobieniu się tam. Na początku wiecie jak to jest, czasem sobie włączyłem, przyznam się, tam dwa razy sobie włączyłem fulla. Bo jak zginąłem, chciałem sobie odzyskać itemki, żeby mi nic po prostu nie zniszczyło, nie ten, no to... wiadomo, a poza tym według mnie jest cheat. Cheat to by było jakbym sobie zrobił tu. Tak sobie zrobił i dał to. Wtedy by świat był do kosza. A poza tym to się nawet w domyśle nazywa cheaty, więc no... ja się cheatów brzydzę, ale o tym już wielokrotnie wspominałem. Robię sobie też drugą szaloną rzecz. Pewnie wiecie, że od Minecrafta 1.14... tam... jest możliwość robienia... tego. Dać mnie na to. A jak? I teraz to sobie oczywiście jako najcenniejszy tutaj to jest ten banner pattern z Mojangu, wiecie, to logo Mojangu tam jest, a tu są tylko inne. Wiecie, sobie pozyskam czasem wszystkie te banery patterny. Czy się da jakoś w ogóle zmienić? Nie wiem. W każdym razie tu sobie akurat jak sobie mam te szkło na pustyni, no to tu sobie przepaliłem i trochę go już mam przyszykowanego. Jak mi coś brakło, no to w razie czego tutaj mamy wszystkie tutaj linki. Dobra. Znaczy ja się teraz udaję po malutku na spawna i jeszcze chciałbym wam coś... może najpierw się kimnę. Jeszcze chciałbym wam coś wiedzieć. Mianowicie, za niedługo przeprowadzimy się do bazy głównej. Na pewno zrobię sobie tam jakąś malutką bazę, czy tam wiążę w skalę jakiś taki no niewielki tunel, żeby tam sobie umieścić wszystkie moje skrzynki i itemki. No bo ja tej bazy nie zbuduję bez takich podstawowych tam itemków. Nie wyrównam sobie terenu bez moich tutaj łopat netherite'owych i tam diamentowej. Znaczy ja nie chcę go równać, tylko lekko tak wyrzeźbić, żeby myślę był ok. Ale mam tam naprawdę dużo roboty, dlatego no muszę sobie po prostu tam przenieść itemki. Ja sobie wszystkie itemki tam na spokojnie przeniosę. Myślę, że w następnych odcinkach też wybierzemy się właśnie po więcej shulker boxów, oczywiście pewnie sobie zrobię tam jakiś timelapse dłuższy z tego. No uwierzcie mi albo nie, ale nie chce mi się nagrywać jak sobie chodzę po endzie, bo nie dość, że end się tak wczytuje jak w normalny świat, tyle że 5 razy wolniej, bo jest jakoś słabo zoptymalizowany. Ok, jesteśmy już na naszym spawnie. Teraz poczekać tylko aż się ten czyta, będzie ok. Coś tu się zmieniło z takich większych rzeczy? Nie, myślę, że tutaj jak widzicie nie ma tej skrzynek, ale to dlatego, że nie są załadowane. Tylko dlatego, że po prostu shulkery się spakowałem, te rundki zrobiłem, no i... proszę bardzo, mam to ogarnięte. Albo wiecie co, jeszcze sobie mob grinder wyłączę, bo teraz on jest niepotrzebny, jak sobie będę awczył, to sobie włączę. I taka ciekawostka, jeszcze sobie tu w ogóle nie awczyłem. Okej, okay, dobra, w sensie w ogóle sobie nie awczyłem. Do ostatniego odcinka sobie tu nie awczyłem, no bo na razie mi to jest tutaj niepotrzebne. I jeszcze tutaj jedną rzecz się zmieniła, bo mało tego było, nie grałem sobie dość dużo. Zatem to tak jak się nazajutrz, ja go nazajutrz nagrywam, więc ile można ugrać przez tam parę godzin dosłownie. No, tu jest ten domek, który wam pokazywałem w ostatnim odcinku. I tutaj oczywiście jest pisana tabliczka z nickiem Evil.
Oczywiście napisałem, że to jest pomysł udawca tego projektu całego, dlatego jak sobie to tutaj napisałem, jeszcze na dole powinna być taka kreska z tych, tych równań. Tak, to są, no wiecie, znak równa się po prostu, powinna tu być taka jeszcze kreska. Myślę, że to sobie zaktualizuję wkrótce, jak będę miał tu jakiś biały barwnik. Ok, także ja sobie teraz latuję w dół, że Elytra mi nie strzeli teraz. I już ją sobie tutaj wpakujesz do Shark Boxa. Dobra, Elytry sobie wszystkie naprawiłem, ale to już wam mówiłem, bo to zrobiłem tak między między odcinkami 39 a 40. Ja je wszystkie zniszczyłem, potem je wszystkie naprawiłem. I tak, dobra, nie będę na razie odkładać tam do tutaj sobie. O, jest ok. Sobie wyrównałem teren. Jak wiecie, tutaj było pełno. Podejrzę, że takie mniej więcej tu była taka. Taka jak dziura na jeden blok. No wiecie, to było na tym poziomie tu wszystko. Na tym. Z tego, że chcę, żeby tu powstała farma miodu, która będzie mi produkowała no dużo miodu, naprawdę dużo. No to nie może, nie mogło tu być po prostu niżej terenu, tylko musiał być na tej tutaj wysokości. Farmę miodu pewnie sobie będę powiększać, zmniejszać. W zależności od tego, co będę chciał tutaj ciągnąć i ile itemku będę potrzebował, żeby ona mi tu produkowała. Myślę, że nie będzie tego za dużo, a jak będzie, no to. No to będzie. W sumie dobrze, no. Ale chodzi mi o to, że nie będzie. Jak będzie duża farma, no to nie będę musiał jej sobie chyba zmniejszać, bo to chyba raczej nie będzie potrzebne. Ta farma, myślę, będzie sobie działała do końca mojej gry. Możecie policzyć, ile razy powiedziałem słowo działało, łącznie z tym, które przed chwilą powiedziałam. Dobra. I tam w tamtym miejscu też sobie kopałem trochę. Mogę tam w sumie podlecieć o ileś. Na terenie wczytuję w miarę, dobra. To sobie tam podlecę i pokażę wam tę najbardziej szczęśliwą piramidkę. Ja to naprawdę wyślę do CGM'ego z serii, żeby miał do serii. No bo już mu kilka takich rzeczy wysłałem. Na przykład ten koks, co znalazłem w spawnerze. Co tam jeszcze wysłałem? Najmniejsze góry lodowe, które znalazłem. Co prawda nie na tym save'ie, tylko raz sobie gram na hardkorze. I akurat tak się zdarzyło, że potem sobie weszłem, gdzieś tam miałem zapisane seedy, bez kordów niestety. No i zapisałem sobie też tam kordy. No i po prostu mu to wysłałem. Także kilka rzeczy jakby się pojawiło od Michała Skalnego, tak, bo tak się nazywam. No to wiecie po prostu, że to jest ode mnie. I no, możecie tam coś tam napisać o mnie, o moim kanale pod odcinkiem Jimmy'ego. Tylko nie promujcie, błagam was, nie. Bo za co to można dostać faktycznie bana. No i ja nie lubię właśnie, jak jest takie, że ktoś komuś, znaczy rozumiem, jak kogoś poproszę, ktoś mi zrobi promo, ale no nie lubię, jak właśnie tak idą komuś widzowie, bij na kanał do tego, bij na kanał do tamtego, no po prostu napiszcie coś tam o mnie, możecie wspomnieć. No mówię, byleby nie promować, to jest najbardziej szczęśliwa piramidka, ja w niej byłem oczywiście. Wziąłem sobie stamtąd, tam jest taki ten wejście, już nic nie ma, nie warto tam nawet pokazywać wam, no bo tam sobie wszystko ugrabiłem. Tutaj sobie skopywałem piasek w niemałych ilościach, bo skopałem podejrzę 3, nie, 2, 2 i pół, no nie będzie tego Shulker Boxa. No bo taki piach mi się akurat tutaj bardzo, bardzo przyda. Na przykład przypuśćmy najpierw, teraz mi się piach przyda na budowę farmy pszczół. Potem mi się piach przyda na wykończeniówkę tej wioski, którą tu zbuduję, bo chyba ją zbuduję w takim normalnym stylu wioski na polanie. No i myślę, że następny odcinek też w ogóle będzie z kameryką. Myślę, że się uda za tydzień już coś ogarnąć. Ale na ten odcinek jeszcze nie chciałem kamerki. Jakoś tak lepiej mi nagrywać póki co jest do kamerki. Może się to nie przyzwyczaje z powrotem. No bo fajnie by było, nie oszukujmy się, ale fajnie by było nagrywać z kameryką. Szczególnie, że mam green screena. Co prawda trochę z oświetleniem jest źle. O tym już chyba wspominałem na ostatnich odcinkach. No i no może być z tym taki drobny problem. A w ogóle mówiłem wam, że tutaj doszła ścieżka z Netheraku? Chyba to jest Netherak. Chyba nie. Ale jak mówiłem, no to widzieliście na pewno gdzieś takie fajne zazębienia. Fajnie to myślę wygląda. Czy można dodać jakiś Nylium? Myślę, że wygląda to na razie poczko. Dobra. Po tym 15-minutowym gadaniu ja się zabieram tutaj już poli do roboty. Teraz będę musiał wymierzyć, ile ta farma powinna mieć na jej boczków, dlatego do tego wezmę sobie. A, bo wiecie, co dałoby się jeszcze zrobić?
Armura. Że usłyszymy się za chwilkę, ja sobie skoczę do bazy po obsydian. Obsydian, po co mi obsydian? Muszę sobie zrobić taką bardzo prostą, właściwie taką prymitywną, działającą, szczególnie to jest najważniejsze, maszynkę do tworzenia tutaj tego betonu. Także widzimy się za parę minut. Przynajmniej dla mnie parę minut, dla was, no wiecie o co chodzi. Rozbudowałem prostą taką maszynkę, myślę, że jest ok. I przede wszystkim tutaj powinna w miarę dobrze działać, bo muszę to sobie przerobić wszystko na beton. Chyba na beton, bo cement się przerabia na beton, z tego co się orientuję. Ok, i robimy to w ten sposób, że ja sobie tutaj przytrzymuję najpierw przycisk myszy prawy, potem lewy, no i lecimy z tym tutaj betonem. Ja teraz myślę zrobić cięcie i jak coś tu staram się już ogarnąć tej kwestii tego, tej całej farmy, no bo mówię, nie chcę tego wszystkiego robić na odcinku, bo nawet bym tematów tyle nie znalazł, żeby wam opowiadać tutaj o wszystkim. Chcę to po prostu zrobić szybko, tak żebyście po prostu mieli i odcinek, no i żebyście po prostu też mieli fajną farmę. Oczywiście, jeśli wam się spodoba, zapraszam do poradnika, link jest w opisie, czy tam najprawdopodobniej w opisie, bo z kartami mi się nie chce bawić, to jest naprawdę, czasem wystarczy opis dodam cały czas, do każdego filmu dołączam opis i mi się coś przypomni. Ale kart nie dodaję do każdego filmu, tak jak czasem ekranów końcowych zapomnę dodać, dlatego no będę się z tym po prostu pieniczył. Link do farmy, z której budowałem, tutaj to wszystko znajdziecie w opisie. No, że ja się biorę do roboty, usłyszymy się jak już coś w miejscu wstanie. Widzicie, ja będę to robił etapami, że zrobię jakiś etap, gdy się zobaczymy, zrobię następny etap, znowu się zobaczymy. Coś takiego myślę będzie całkiem ok. Że trzymajcie kciuki, się biorę do roboty i żeby tu wyszło tylko coś fajnego. Oczywiście mam jeszcze taki jeden pomysł, który wam myślę powiem w dalszej części odcinka odnośnie właśnie tej farmy. Także usłyszymy się za chwilę, jak cokolwiek tu będzie już zrobione. Dobrze, jak możecie zauważyć, udało mi się zrobić coś takiego, jednak może być drobny problem. Problem dlatego, że właśnie rozpętała się burza, tak? Nie w Minecrafcie, tylko normalnie. I nie wiem, kiedy uda mi się wam wrzucić ten film. No bo, wiecie, burza, internet i tak dalej, dlatego... No, może być trochę kiepsko, ale myślę, że na niedzielę się uda. Zbudowałem takie coś, zajęło mi to, no... pół godziny, dlatego że coś tam sobie w telefonie poprzeglądałem, tak na luzie, co nie, w pewnym momencie usłyszałem grzmota. No i dlatego stwierdziłem, że nie ma już co zwlekać i trzeba dalej się wziąć szybko do budowy, żeby po prostu szybko kończyć. Muszę wam opublikować ten film, żebyście go oczywiście mogli sobie obejrzeć. Nie wiem, czy nagram dla was też film z serwera, bo to też stoi pod znakiem. Właśnie się wygadałem z jakiego tego, mam was nagrać film na poniedziałek. No to już trudno, raczej będzie każdy by się raczej z czasem domyślił, co szykuję dla was, bo właściwie druga seria, którą mogę dla was nagrać, no to jest tylko praktycznie ten serwer, co nie? No, także ja tutaj sobie już powoli wykańczam. W ogóle tak patrzyłem ostatnio na ostatnim odcinku, jak sobie tam oglądałem, jak go montowałem. Rym, normalnie. Jak sobie potem patrzyłem właśnie, jak montowałem ten film, no to stwierdziłem, że po prostu myszka wcale nie jest za głośna, a chociaż dla mnie ona jest strasznie głośna. Pankasz mu widać w jakimś tam stopniu wygłusza. No, w każdym bądź razie nieważne, co tam, przedłużacz mi po prostu, przedłużacz, kabel od laptopa mi spadł, ale to mniejsza, bo chodziło mi właśnie się tam głos od zasilania od... Żeby w razie czego jakiegoś tutaj niemiłego... Kogoś tego absolutnie nie chcę i nic nie sugeruję, żeby po prostu z laptopem wszystko było ok. Oczywiście drugiego monitora nie odpiąłem, wezmę to, że tak ryzyko. Wiecie, burza, pioruny i tak dalej, dlatego nie mam nic tu mówić, bo wy doskonale wiecie o co z... chodzi. Że ja teraz sobie to zabuduję i na razie wychodzi mi coś tutaj takiego. Tu jest cało oświetlone i myślę, że żadne małby się tutaj zrespił. Kurde, nie myślę, że tych piorunów tutaj, znaczy grzmotów. Tak, piorunów nie słychać, pioruny są wirtualne. Myślę, że widać. Słuchać grzmota, a potem jest, no wiecie o co chodzi. O, i jakby się ktoś pytał, mieszkam tak niedaleko koło Tarnowa, dlatego no... Jak ktoś mieszka w Tarnowie czy w okolicach, no to bardzo serdecznie tutaj wszystkich, którzy mieszkają w tych rejonie, pozdrawiam. Dobra, także...
cała tutaj sektor jest skończony i teraz by się przydało zaczerpnąć tutaj trochę. Dobra, to sobie odłożę. W ogóle tutaj musiałem sobie craftować trochę. To skraftować. Nie dobra. Skraftować trochę hoperów. Ale no już nie hoperów, tylko tych czarnych szkieł. Widzicie, o jednym mówię i no właśnie wygląda, jak ja o czymś mówię. Czymś coś przypomni, no i powiem o tym i rozumiecie, o co chodzi. Zastanawiam się nad inną rzeczą, mówię co innego, myślę co innego, no i to właśnie wygląda. Myślę, że nie macie mi tego tutaj za złe. Dobra. Zrobimy sobie coś takiego. Tutaj podłączamy hopper. Od tego hoppera bym ciągnął na razie tutaj na dwa w każdą stronę w ten sposób. 60, chyba ze dwa, czy prawie 300 takich hopperów to za dużo trochę. Ale myślę, będzie optymalnie. Będzie optymalnie, będzie dobrze. Zawsze jak mi czegoś tutaj właśnie nie zabraknie, tylko jak mi czegoś zostanie, no to zużyję to na inne projekty. Chociaż wątpię, że będę budował coś jeszcze z hopperami na tym świecie. No bo takie projekty na spawnie, jeszcze farma trzcin i to właściwie chyba tyle. Na tym sezonie nie chcę na razie budować ani farmy melonów takiej automatycznej, ani farmy dyń, bo by to lagowało i też nie byłoby to bezużyteczne, bo ja z takich rzeczy na razie nie będę tutaj przystał. Dobra, proszę się szybko zdążyć kimnąć, zanim się moby ze... spawnują. Że się nic nie zaspawnowało. I jakoś ta burza tak ucichła. No to może uda mi się wrzucić dla was dzisiaj ten film. W każdym razie trochę cięć tu będę miał, taki mniejszy, co prawda, ale no myślę, że wszystko się wiedzie. Dobra. Teraz tak, ten blok muszę sobie zniszczyć. Będą... pierwsza skrzynka. W ten sposób, tak? Pierwsza skrzynka, to będzie druga skrzynka. Tu sobie będą... tu sobie będą wpadać te plastry miodu i butelki z miodem. Myślę, że najpierw zrobię to na plastry, a potem na butelki, tak? Myślę, że będzie też skrzynka mi się coś źle postawiła. No bo najpierw sobie naprodukuję pełno plastrów, potem pełno butelek, no i będzie, myślę, całkiem spoko. Dobra, dałoby się jeszcze tylko... Raz oczywiście też zrobić takie krótkie cięcie i odpalę sobie poradnik i tam sobie dokończę tą farmę, żeby móc wam ją już zaprezentować tutaj kończoną. Nie, skąd ja wezmę tyle dirta, bo no nie chcę mi się kopać za bardzo. Aj, no nie, myślałem, że wszystko wziąłem, no. I skoczę do bazy. Skończę to do końca i użyjemy się za chwilę. W ogóle jak to skończę, no to możecie też ocenić tutaj design tego. Myślę, że wyszedł mi on całkiem spoko. Chciałem, żeby to wyszło, wiecie, farma miód, no to pszczoły, no to pszczoły, no to nie będzie taka wielka, coś w stylu takiej wielkiej pszczoły, tyle że no nie do końca, ale myślę, że wyszło mi to całkiem tutaj, wiem, całkiem spoko to wyszło. Na pewno tego, kto wie, może to powiększę, może nie. Ale no, na razie póki co nie planuję. Także usłyszymy się, myślę, za momencik na pożegnaniu i podsumowaniu i zakończeniu tego odcinka. No dobra, trochę tu posiedziałem nad mechanizmem. Udało mi się tutaj coś ogarnąć. Nie wiem, czy wam pokazywałem w ogóle... Całe to wam skończone chyba pokazywałem. Tyle, że do środka ułożyłem już kwiatki, dispensery. No i tu już większość tej farmy jest skończona. I teraz ją sobie tutaj tylko kończymy. Za chwilę już się żegnamy. Nie chciałbym, żeby ten odcinek znowu był jakoś niesamowicie tutaj długi. I jak oglądacie sobie poradnik, no to na nim będzie, że praktycznie na tym zestawieniu farm, bo tam jest kilka, ale to mniejsze. Jak obejrzycie sobie poradnik, to będziecie wiedzieć, że tutaj, jak to się nazywa, już patrzę, komperator musi być skierowany bezpośrednio do bloku ula, który jest za tym blokiem. Ale jest jedna ciekawa zaleta w Minecrafcie, którą właśnie tutaj sobie wychwyciłem. Mianowicie, że jak postawimy tutaj sobie komperator, on będzie nam wychwytywał za tego bloku po prostu, jakbyśmy tam postawili bookshelf, lectern. Może to by też działało, ale nie wiem, to trzeba by było sprawdzić. W każdym razie z ulem to działa, no i jest dobrze. Teraz pytanie, jak to się tutaj, czy to się niszczyło, czy... No nie wiem, musiałbym się...
Czekajcie, 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 już sobie ogarnę. Jak to tu wchodziło, Dobra, nic, odpalę sobie poradnik i zobaczę, jak tutaj. Myślę, że dotąd ma iść coś takiego, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chyba za dużo. Raz, dwa, trzy, cztery. No i za dużo, trochę za dużo. Tu musi być na pięć kratek, czyli raz. 2, 3, 4, 5. To chyba powinno być w ten sposób. No nic, odpalę sobie poradnik i zobaczę, co i jak mam to zrobić. Oczywiście za moment. Tu jest taka ciekawa zaleta w Minecrafcie, że możemy sobie zajrzeć do tego tutaj dispensera, żeby go pełnić nożycami. Na razie nożyce, temu sobie go będę uzupełniał butelkami. Dobra, także zobaczę, czy tak ma być. Tak chociaż w tym stylu i no wtedy się usłyszymy. Czyli za jakieś parę. Może, no za chwilkę się usłyszymy. Dobra, całego tutaj już z mechanizmem chyba tyle. Myślę, że trochę mam takie mikrolagi, nie wiem przez co to jest, spowodowane. No może, że po prostu nie wiem, nie mam internetu, czy to, bo nie wiem czemu tutaj na laptopie nie mam, na telefonie normalnie mam. Ale nie będę się z tym teraz połączał, najważniejsze tylko skin mi się tu załadował, zdążył się przynajmniej załadować. W burza w ogóle to chyba poszło, ale to już chyba mówiłem. No dlatego jest fajno. Ma być coś takiego, gdyż ten imperator, on sobie jak wczyta poza tego bloku. Wiecie, tu trzeba jeszcze będzie z nożyczami to zapomnieć, ale ja to sobie zrobię myślę na spokojnie za chwilę. No i nastawię ten odcinek właśnie, żeby się zmontuje go, potem on się wyrenderuje na spokojnie. No i go wam wrzucę myślę około 19, 20, 21. Najważniejsze, żebyście po prostu mieli dzisiaj odcinek. No dobra, także za tym blokiem będą, za każdym blokiem tutaj, tam, jest tam, będą sobie ule, czyli takie, no, sieki, to są ule, tak, no sobie ule, no i jak tutaj wykryje ten operator, że coś się tam w tym ulu tutaj zmieniło, no to wyśle się sygnał i tutaj będzie jeden tego sygnału, czyli jak ul zostanie zapełniony w jednym tym, tak, 20%, o ile się nie mylę, potem kolejne 20%, kolejnych. Jak tutaj dotrze sygnał, no to wtedy te repeatery przekażą dodatkowy sygnał, no i wtedy nożyczki po prostu zostaną, że tak powiem, no nie wiem jakby to nazwać, wystrzelone po prostu, no wiecie, że nożyczki zetną ten miód, który się tam znajduje. To sobie zmienię na butelki, ale to oczywiście z czasem. Sobie też ścieżkę dociągnę, wszystko oczywiście tutaj postaram się ogarnąć już przed odcinkiem następnym, bo na następnym odcinku chcę skończyć spawn, czyli na 42 chcę tu w sobie w sumie wam to zaprezentować teraz, ale nie wiem czy mój render distance wam na to pozwoli, bo nie chcę żeby tu lagowało. Nie, będzie ok. Tutaj gdzie jest mój kursor, tutaj za tym portalem, tutaj będzie taka rzeka jakby. Taka rzeka, która będzie oddzielać te wszystkie inne tam właśnie tam części, takie no te tereny od właśnie tutaj mojego spawnu, żeby mój spawn był tak jakby odizolowany od reszty tutaj świata. Czy nie zrobię tutaj żadnej kopuły czy coś, nie zamknę go tak, żeby był całkiem odizolowany, mam takie rzeczy zbudowy, zabrać w ogóle. No ale chodzi o to, żeby on był po prostu no takim jakby taki no taki na takiej wyspie, tak. Robimy tu wszystko na tym sezonie na wyspach, no to zróbmy. Aż tymczasowy nie miał nazwy na wyspie. Dobra, mniejsza o to. I dobra, to sobie odłóżmy. Tam akurat sobie wezmę, bo go sobie zaraz tutaj do drugiej łapki. Wadzę, o. Proszę bardzo. I teraz bierzemy sobie tutaj ule. Moment. Okej, udało się. Myślę, że to wszystko będzie działać tak, jak chcę, żeby to działało i jak to powinno działać. Może nie tą szybę, bo tu nie mam. Nie mam też, dobra. Jeszcze sobie to i tutaj tą szybę załatwiam w ten sposób. Będzie ul numer 1, ul numer 2, ul numer 3. Szkoda, nie można tego tym rolem nie działać. 4. Leciały tu już jakieś pszczoły, co? Mam nadzieję, że kwiatki tu nie blokują nikogo.
pszczółki wyleciały. I zaraz powinny wylecieć tutaj z reszty tych ulicz. Jestem przekonany, że w niektórych ulach tu jeszcze te pszczoły się znajdują. Nie mam nadzieję. Zobaczmy. I może być problem. Mam tutaj przynajmniej dwie pszczółki, no to jest tyle dobre. Ale no zanim ta farma zacznie działać w 100%, to jeszcze na pewno dość sporo czasu minie. Ale najważniejsze, zbudowaliśmy sobie tę farmę. Zatem ja wam dziękuję za oglądanie wszystkim. Myślę, że taki krótki, bo krótki, ale no... Czego się spodziewaliście, co po tym odcinku tutaj? No, to miał być odcinek głównie z farmy, w którym sobie tę farmę faktycznie wybudowaliśmy. Farma działa. No i to jest przede wszystkim najważniejsze. Sobie tylko stąd pozwolę wyjść. W sposób sobie zalepię. Te pszczołki oczywiście będę sobie z czasem rozmnażał, żeby ich było coraz więcej, bo jak widzicie, to dwie pszczoły. Myślałem, że ich jest tu dużo, dużo więcej. No nic, trochę sobie ich rozmnażam, porozmnażam i tak dalej. No i w końcu myślę, będzie tutaj na wyleciały jeszcze stamtąd pszczoły, stamtąd, no to może nie będzie takiej tragedii. Wydawało mi się, że coś się tutaj, po prostu tam nie było pszczół, a tu był jakiś po prostu taki ewidentny, nie wiem, no coś się po prostu wyciało, można coś nazwać, i dlatego tutaj te pszczółki nie chciały sobie stamtąd latywać. A to sobie wywalę, dać mnie. I wam wszystkim dziękuję za, o sporo tego. I wam wszystkim dziękuję tutaj jeszcze raz za oglądanie. Że taki odcinek wam się spodobał, co prawda był krótki, ale też ścinało, ale mimo wszystko myślę, dało się oglądać. Kurde, ile tam tych pszczółek jest, no. Sporo, będzie sporo. Na pewno coś się przyda do pewnego projektu, który chcę zrealizować w swojej bazie na wyspie. Ale o tym wam powiem, myślę, dowiecie się więcej w odcinkach i też wam powiem w następnych odcinkach coś o tym projekcie. Także ja byłem Mike. Nie zapomnijcie o łapce w górę, jutro myślę pojawi się odcinek z serwera, o ile uda mi się go nagrać. No bo jak już mówiłem, mam tu drobne problemy też z internetem w związku z tą krótką burzą, naprawdę. Ale no to było takie mniejsze zakłócenie tego odcinka, także ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!